Ała, mój łeb. Co się stało? Gdzie ja jestem? A. Kuba. Miner? To ty? Słuchaj, nie jest dobrze. Zabrali Tomka. A jak to? Co się stało? Dwóch typów przyszło i wzięło Tomka i zaczęło go bić. Gdy Tomek chciał uciec, wbili mu nóż w udo. Aha. Musimy stąd uciekać. Masz cokolwiek? Mnie wszystko chyba zabrali. Chodź. Dzięki. Gdzie my jesteśmy? Czyżby, ale to niemożliwe. Samolot w tych czasach? Tu błąd systemu. Fajnie, przynajmniej nie spadniemy, mamy autopilota. Coś tu bumło. Co to jest? Mgła. Cel. Canyon Destominion. Jesteśmy... Przenieśliśmy się w czasie. Ty to rozumiesz? Nie. Ja ci mówiłem przecież, że ja się przeniosłem, no nie? Z moich czasów, z 2010. Ej, a co to? Spadłeś? Zaskoczyłem. Aha. To coś śmierdzi. Nie spadnę tam? Nie, nie zginę. Uważaj, to krok nie śmierdzi. O Jezu, co to jest? Fuj. Gdzie my jesteśmy? Czekaj, przypomina mi się miejsce. To była kiedyś zbójecka osada. Chodź za mną. Okej, okay, muszę ci powiedzieć pewną rzecz. Tomasz jest naprawdę Steven. Myślę, że nie wiedziałem. Co za gość. Ale serio, serio wiedziałeś? Słuchaj. Byłem praktycznie najgłówniejszym generałem w całej armii króla. Wiedziałem o wszystkich tajniakach. O Boże, zimny lód się nie złamie? Nie. Słuchaj, powiem ci tyle. Co się stało, dlaczego byliśmy tam zamknięci? Co to jest? Bunkier. Chyba. Nie wiem. Masz rację. Skąd wiedziałeś? Noc się robi. Chyba to jest jedyne wyjście, żeby tutaj przenocować. To jest wydrapane na kamieniu. Pisze bunkier. Ale tam na dole jest jakieś światło. Faktycznie jest włączone. Co to? Stara stacja nadawcza. Co to stacja nadawcza? Ale jestem zmęczony. Co to stacja nadawcza? Stacja nadawcza to takie miejsce, gdzie się mówi do innych ludzi i wzywa o pomoc. W sumie teraz to się nam chyba najbardziej przyda. Antenę włączę. Bo jeszcze działa. Dobra. Uwaga. Halo? Halo? Czy ktoś odbiera na tej częstotliwości? Uważajcie. Ten teren jest skażony. Kto mówi? Wszyscy, którzy pozostaną na tym terenie, zmienią się w dziwadła. Uciekajcie stamtąd prędko. Co to było? Chyba słyszałam te dziwne dziwadła. No, Pusty frame. Może lepiej się prześpimy. Dobra, albo wiesz co, ja jak na razie tutaj chwilkę... Dobra, chodź, opowiesz mi tą dziwną historię. Jaką? Jak się tu znaleźliśmy? O, dobra, to weź opowiedz, jak to się stało, że znaleźliśmy się... Słyszysz to? Słyszałeś to? Nie. Już tu jest. Słuchaj. Król i Kripach. Skryj się. Ukryłem się. Poszli. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Krew! Patrz, książka jest w tym pustym frame'ie. Zapiski króla. Zabierajmy Steve'a, on krwawi. Trzy wykrzykniki. Kripach, zabierz go stąd, zostawia ślady. Kurde. Kurde, masz rację, kurde. To duże kurde.
O to opowiedz mi tą historię, bo się trochę boję. Jak my się tu znaleźliśmy? Siadaj. Posłuchaj. Zaprowadziłem was do pewnej karczmy, gdzie było dużo najemników. Najemnicy... Myślałam, że najemnicy kupią tą historię, co wy mi sprzedaliście ją, że Tomek to jest Steve udawany. Lecz gdy tylko zauważyli, że ma S na ręce, takie małe, to jest znamie każdego Steve'a. To od razu się domyślili, że to jest prawdziwy Steve. Może i ci najemnicy nie lubili króla, ale tak samo nie lubili Steve'ów. Gdy się na niego rzucili, ty pobiegłeś, żeby go ratować i oberwałeś żylandorem, bo się odczepił. To już rozumiem, dlaczego nic nie pamiętam. Później wszyscy się rzucili na mnie i przyszli strażnicy króla. I straciłem przytomność. To nie wytłumacza tego, że jak my się znaleźliśmy w tych czasach? Król ma jakiegoś czarnoksiężnika? Gdzie ty idziesz? Tak, ma. Czarnoksiężnika z piekieł. Król to wysłannik diabła. Kiedyś co się stało? O czym to ja mówiłem? A, już pamiętam. O czarnoksiężniku. A więc... Czarnoksiężnik to postać z piekieł. Tak samo... No, król to nie. Pewnego razu, gdy... jak wieśniacy złapali diabła, który zszedł na ziemię, żeby zabrać ze sobą jakiegoś typa. Złapali go i zamknęli u siebie w piwnicy. Król Kacpi znalazł go... Nie niszcz krwi! Trzeba ją posprzątać. Dobra, król Kacpi znalazł go i wypuścił. W zamian w podzięce diabeł dał mu najpotężniejszego czarodzieja, którego miał. Stworzył mu najpotężniejszego czarodzieja w ogóle wszędzie, na całym świecie. No i on ma do dyspozycji, a więc pewnie przez czarodzieja się tu znaleźliśmy. Aha. A jak to było z tym waszym królem, jeszcze mi powiedz, bo kompletnie nie znam jego historii. No, król jak król. Był starszy, najstarszy w rodzinie naszego dobrego króla. Ale był tym złym bratem. Swojego dobrego brata zamordował w nocy, gdy się dowiedział, że jego młodszy brat ma zostać królem. Potem został wygnany, chował się w chałupie we wsi i uwolnił diabła. I tyle. Nie, nie, to tak ma być. To tak ma być, żeby nikt nie wyszedł. Żeby nikt nie wyszedł. Zaczekaj, to ja nam tutaj nazbieram czegoś miękkiego na łóżko. Na łóżka. Wykop wykop tutaj miejsce na łóżka. Ja to mogę spać gdziekolwiek. Bo już się przyzwyczaiłem. Ale zrobiłem troszeczkę bardziej miękkie. Dobra. O Boże. Trochę niewygodnie. Ale jest dobrze. Ojej, gdzie jest Miner? Po tym, że władz jest otwarty, wnioskuję, że poszedł na dwór. Miner! Hej ho, do pracy byś się szło. Miner! Co to jest? Za jakie sobozowisko? Co? Miner? No? Cześć, co ty tu zrobiłeś i kiedy to zrobiłeś? W nocy. Nie mogłem zasnąć. Skąd umiesz kopać, tworzyć ładne miejsca do wypoczynku, być ogrodnikiem i jednocześnie wojownikiem? Powiem ci tak.
Przed zaciągnięciem się do wojska pracowałem wszędzie, gdzie płacono. I dlatego umiem robić wszystko. Łap, przyda się do czegoś i wykop trochę kobla. A na początek jeszcze jedno pytanie. Dlaczego wszyscy wojownicy króla mają niebieskie spodnie, czarne buty, bordową koszulkę z kapturem porwanym? A król ma tak samo, tylko i jakąś dziwną inną głową. A król ma normalną głowę człowieka. No bo król wszystkich swoich najważniejszych generałów ubrał jak siebie, to nasz strój, tylko po prostu czarodziej dał im karę. Każdemu z generałów dał im karę, dał karę za to, że mogą być no wyższą rangą i zniekształcił im twarze. Aha, już rozumiem. Dlatego. A jeszcze powiedz o tym Creepachu trochę. Creepachu? No. Generał nie jest zbyt mądry, ani zbyt dobrym wojownikiem, ale jest bardzo sprytny i przebiegły. Rozumiem. A i będziemy potrzebować jakichś dobrych zapasów. No, i wojsk. Sądzę, że przez parę dni tu pobędziemy. A nie myślisz, że lepiej pójść i na przykład no, dobry pomysł, żeby jutro pójść i poszukać Tomasza? Nie wiem, jeżeli Creepach jest z Tomaszem, to nie jest zbyt bezpieczne. Powinniśmy jednak pójść za tą krwią jutro, jeżeli go będą chcieli zabić, to będzie bardzo źle. Nie wiem, czy jeszcze jest jakiś Steve, ale myślę, że to jest ostatni Steve na ziemi. Ja tak nie sądzę. Ale możliwe, nie wiem. Jakiś na moim pasku szybkiego plecaka poskakiwał mi jakiś zielony pasek, co to znaczy? A ja wiem. Może jesteś chory? A to nie powinienem tego kopać, bo jak kopię, no to ten pasek mi się wypełnia. Znaczy węga. A, to jest... Nie wiem. Też nie. Sam się zastanawiałem zawsze, ale... Pewnie to jest też jakaś sztuczka czarnoksiężnika. No, pewnie tak. Co ty próbujesz to wykopać? Nie próbuję. No, wykopałeś. Ja tego nie będę kopał, bo ja nie umiem kopać tego żelaza. Jak sądzisz, ilu ludzi ma król? Król? Takich generałów, takich główniejszych. Nie wiem. Na pewno ma Creep... 5, 10... Na pewno ma Creepacha Wintera, Czarnoksiężnika i ciebie miał. Skąd ty znasz Wintera? No to przecież był twój szef kiedyś. A, no tak. Przyszedł do... To wy go spotkaliście? Tak. A co? Aha. A potem przyszedł do nas gość słowo Creepera i... To był Creepach, tak? Nie. Dobra. I zaczął dla ciebie spalać obóz. To nie był mój obóz. Łahaha. A czyj? Nie wiem, jakieś Steve'y tu mieszkały. Że wzięliśmy ich, powyżynaliśmy. Okej. Okay. O Jezu! Ale przez... O, no to mnie wystraszyło, co to jest? Pokaż. Chodź do tej jaskini. Patrz, co tutaj było. Cmentarzysko. Mam jeszcze jedno taką głowę. To załóż. O Boże, jak to mnie wystraszyło.
Co oznacza na pasku szybkiego plecaka taki czerwony pasek pod moim kill-offem? To oznacza... Nie ma już tego paska. Oj! Zepsułem. Naprawdę. Wiesz ten. Teraz ten pasek jest ciemnozielony. To oznacza... Uuu, creeper! Creeper! Uciekaj cię. Nie! O nie! Nie widzę cię. Szkielet. Gdzie jesteś? Wybuchło już. O fuck. Typki. Pomogę ci, nie mam czym walczyć, ale pomogę ci kill-offem. Gdzie jesteś? Stój, czekaj. O nie, zombie! I go. No nie, znowu mi zepsułem. Ja znalazłem siedlisko diabła. O nie. Tylko nie siedlisko diabła. A co tam jest w tym siedlisku diabła? Diabeł powiedział temu naszemu królowi, że pod jednym warunkiem da mu to, że będzie mógł porozstawiać swoje takie potwory różne. Ale one wychodzą z takiego magicznego portalu, który się wyłącza, jak postawisz na niego 4 pochodnie. Aha. Ile tutaj tych zombie jest? Już do ciebie idzie. Wszystkie się spaliły. Jeden został. Dobra, wszystkie. Wszystkie zabiję, mam 5 głów. Odłożę na te cmentarzysko, o którym mówiłeś. To już. Ja wyjdę po ciebie. Pokażę ci to miejsce. Tylko ja tu ograbiłem już skrzynki. Tam były skrzynki? O nie! Biały! Op! Tylko nie biały! Teraz ci po... z tymi głowami to ci powiedziałem tą oryginalną wersję. No, taką publiczną, choćby. No. Prawdziwa wersja jest taka, że po prostu król nam pozmieniał głowy, żeby, no, wiedział, jak mamy na imię. Bo wy wszyscy wyglądaliście jak król, tak? Nie, twarze mieliśmy. I to jest właśnie to. Widziałam to kiedyś. W takim czymś w naszych czasach się robiło penthouse'y. U nas to nie jest. Cofaj się, cofaj! A fuk! Cofaj się! Uciekaj stąd! Kilety mnie nie dopadną, jestem za mądry na to. A mnie dopadną, jestem za głupi. Pracowałem wszędzie oprócz w szkole. Do szkoły mi... Jakoś mnie nie ciągło. Ciągnęło. No chyba wiadomo, jak mówisz takie słowa. Już się noc robi? Dobra, chyba czas się zdrzemnąć. Ja sobie posiedzę przy ognisku. Ja też. Nie, wiesz co, ja się teraz już zdrzemnę. Ogień zgasł. Krótko się pali to coś. Czekaj. Dobra. Ja idę spać.